Batman Year One, czyli po polsku Rok Pierwszy, to komik z autorstwa Franka Millera do rysunków Davida Mazzucchelli wydany przez DC Comics w czterech częściach w roku 1987. Jest to jedna z dwóch publikacji, które stworzył Miller w latach 80., które zasadniczo zmieniły spojrzenia na tę klasyczną postać. Drugą był wydany rok wcześniej The Dark Knight Returns. Podczas gdy poprzedni traktował schyłku życia superbohatera. Rok pierwszy opisuje początek jego aktywności jako samotnego miściciela. Akcja komiksu rozpoczyna się od przybycia do Gotham City porucznika policji Jima Gordona oraz milionera Brucea Wayna. Gordon spotyka się z korupcją miejscowej policji kierowanej przez komisarza Leba, jego zaufanego porucznika Flasa. Gdy odmawia wzięcia łapówki, Flas i jego kumple omal nie wysyłają go do szpitala. W odpowiedzi Gordon wywozi go do lasu i zostawia nagiego. Tymczasem Wayne próbuje walczyć z przestępczością na ulicach miasta, ale początkowo owocuje to chaosem i kolejnymi guzami. Gdy pewnego dnia wraca zakrwawiony do domu, wpada na pomysł kostiumu Batmana. Przy jego pomocy powoli staje się legendą. Wdziera się do posiadłości szefa mafii Falcone, w momencie gdy przyjmuje u siebie komisarza Leba. Ten ostatni próbuje użyć wszystkich swoich wpływów, by go dopaść. Gdy podczas jednej z akcji Batman dostaje się do opuszczonego budynku, Leb wysyła do jego zabicia znany z brutalności oddział antyterrorystyczny. Batman wzywa na pomoc chmarę nietoperzy, co pozwala mu ujść z życiem. Gordon, którego żona oczekuje dziecka, ma romans z koleżanką z pracy. Leb i próbują go szantażować z tego powodu, ale Gordon wyznaje wszystko żonie, by im to uniemożliwić. Zainspirowana Batmanem dziewczyna o imieniu Selina zaczyna przebierać się w Catwoman. Atakuje Falcone w jego posiadłości i pozostawia mu blizny na twarzy. Ludzie, prawdopodobnie nasłani przez policję, porywają nowonarodzonego syna Gordona. Batman ratuje jego życie, skacząc za nim z mostu. Postawiony przed sądem to doprowadza do ustąpienia Leba ze stanowiska komisarza, a Gordon i Batman zaczynają współpracować. Frank Miller otrzymał od DC zadanie stworzenia takich historii o Batmanie, które na nowo rozbudziłyby zainteresowanie tą postacią, które mocno podupadło. Jego myślenie, z którym trudno się nie zgodzić, było takie, że superbohater jest interesujący, jedynie gdy jest niedoskonały. Stąd sięgnął on po starego Batmana w The Dark Knight Returns oraz Batmana, który dopiero staje się Batmanem w tym wypadku. Oglądałem więc superbohatera, który obrywa, krwawi i bez przerwy popełnia błędy. Jego działania wywołują odwrotny skutek od oczekiwanego. Komiks pokazuje, jak trudno jest być bohaterem. Batman jest tu nieodrealnionym herosem, fruwającym w powietrzu i skaczącym z dachu na dach. Jest człowiekiem, który cierpi i ma wątpliwości, czy to, co robi, ma jakiś sens. Najbardziej uderzającą cechą tego komiksu jest jego realizm, który całkowicie zrywa z papierową umownością tradycyjnych amerykańskich komiksów. Ukazany świat jest brudny i szary. Widzimy krew, także głównego bohatera, łzy i pot. Bez przesady powiedzieć można, że niczego takiego nie widzieliśmy nigdy przedtem w komiksie o superbohaterze. Ta chęć ukazania realistycznego świata spowodowała, że nie pojawia się tu żaden z arcyzłoczyńców, z którymi zwykle Batman walczył w przeszłości. Joker wspomniany jest tylko w ostatnim kadrze. Zamiast niego widzimy zło prozaiczne i znane nam z policyjnych kronik. Przeciwnicy Batmana to rozmaici bandyci, drobni mordercy, złodzieje i Alfonsi. Szumowiny całkowicie pozbawione romantycznej otoczki. Komiks wprowadził postać mafijnego szefa Falcone, która zostanie później rozwinięta w długim Halloween, Jeffa Leba, o którym już opowiadałem, tutaj jest jeszcze tylko jednym z bandytów. Interesującym elementem tego komiksu jest jego zaskakująca konstrukcja. To, że ma on dwóch równoważnych głównych bohaterów: Brucea Wayna i Jima Gordona, ukazanych w sposób niemalże symultaniczny. Z pozoru są te osoby kompletnie różne. Jim Gordon jest nieefektowny, prozaiczny, a nawet nudny. Nie ma w sobie niczego z superbohatera. Batman jest wszystkim, czego Gordonowi brakuje. Mimo wszystko jest jednak coś, co ich łączy. Obaj są ostatnimi uczciwymi w mieście przeżartym przez zbrodnie i korupcję. Trzecim jest prawdopodobnie Dent, tutaj będący poboczną postacią. Obaj są nieprzekupni i nie cofną się przed niczym, by walczyć ze złem. Można powiedzieć, że Gordon jest cichym bohaterem, który wykonuje swą pracę, za którą nie spotykają go żadne zaszczyty, by Batman mógł być legendą i skupiać na sobie flesze telewizyjnych kamer. Gordon jest tu bardzo ludzki, co oznacza, że nie wolno od słabości. Jego romans z piękną koleżanką z pracy, w momencie, gdy żona, z którą nie może się już dogadać, oczekuje dziecka, czyni z niego bohatera, z którym każdy może się łatwo identyfikować bo trudno do końca robić to samo z herosem i milionerem udającym Playboya, jakim jest Wayne. Tymczasem obaj ryzykują tyle samo. Można nawet powiedzieć, że Gordon ryzykuje bardziej. Jego koledzy z pracy chcą go zabić. Ma rodzinę, którą można porwać i zamordować. Wprowadzenie do opowieści Gordona i jego punktu widzenia na sprawy powoduje też, że komiks jest w stanie ukazać dwa kręgi zła, jakie istnieją w Gotham City. Jednym jest świat przestępców. Drugim, być może jeszcze groźniejszym, to skorumpowani komisarze policji i pozbawieni zasad gliniarze, którzy wykonują dla nich mokrą robotę. Heszt jednego i drugiego świata, czyli Falcone i Leb, to starzy znajomi razem świętujący kolejne sukcesy. Obaj wspólnie koordynują swe działania, by pozbyć się tych, którzy im zagrażają, czyli Gordona i Batmana. Najmniej rozwiniętą postacią tej opowieści jest Cadwoman. Mam wrażenie, że niewielka wielkość tego komiksu spowodowała, że nie starczyło miejsca, by uczynić ją postacią bardziej wielowymiarową, no ale na tę rolę drugoplanową jest zazwyczaj skazana w opowieściach o Batmanie. Komiks Franka Millera, choć niewielki rozmiarami, jest dziełem, podobnie jak opisywany już wcześniej przeze mnie Batman Killing Joke Alana Mura, które wciąż pozostaje aktualne. Mimo pływu lat jest pewnego rodzaju punktem odniesienia do realistycznego ujęcia tego tematu. Jest też przykładem świetnie poprowadzonej intrygi. Tego jak w inteligentny sposób, raczej skromnymi środkami, opowiedzieć w zajmujący sposób ciekawą historię. Frank Miller tym razem zrezygnował z rysowania, skupiając się całkowicie na scenariuszu. Można powiedzieć, że było to z korzyścią dla scenariusza. Mam też wrażenie, że jego rysunki z jego skłonnością do komiksowej przesady nie bardzo pasowałyby do realistycznej stylistyki tego komiksu. Kreskę Davida Mazzucchelli określić można jako minimalistyczną. Z całą pewnością rysunki te nie są wybitne. Chociaż pewną wartością w tamtych czasach było to, że cechował je realizm, bo zrywały one z kreską typową dla komiksów o superbohaterach tamtych czasów. W wersji oryginalnej były one jeszcze bardziej matowe. To, na co patrzymy tutaj, to efekt współczesnego odświeżenia kolorów. To, na co zwrócić można uwagę, to fakt, że Bruce Wayne ma twarz Gregory Pecka. Podawać się mogą te widoki z góry na SWAT Team. I ten rysunek również z góry Gordona i jego żony. Myślę też, że dobrze narysowana jest jego kochanka. Wydanie, które mamy przed sobą, to standardowe anglojęzyczne Deluxe Edition. Zwykły format, trochę szkiców na końcu. Oczywiście można też kupić ten komiks w wydaniu Absolut. Rzecz jasna za odpowiednią cenę. Jako, że komiks ma zaledwie około 100 stron, w wydaniu takim dostajemy dwa wydania. Jedno z oryginalnymi kolorami i drugie z poprawionymi. Ale to już dla osób szczególnie zainteresowanych tym, jak ten komiks wyglądał w 1987 roku.